Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprasza w swoje progi. A żeby poznać, co się dzieje w wydziałowych murach, wystarczyło przyjść na dzień otwarty. Co ważne, odbył się on w formie stacjonarnej. Jak podkreśla dziekan Wydziału profesor Władysław Papacz, głównym atutem kierunków mechanicznych na naszej uczelni są laboratoria. Co jeszcze przekonuje do studiowania mechaniki w Zielonej Górze? Jesteśmy małym wydziałem, tak? Bo przyjmujemy na każdy kierunek, mamy 4 kierunki, około 50-60 osób, czyli tak 240 osób, to powoduje, że nasi studenci nie są anonimowi. Nasi studenci znają swoich profesorów, mają łatwy dostęp do laboratoriów, do kół zainteresowań. Dziekan jest ich przyjacielem, a nie jakimś urzędnikiem, który tylko, że tak powiem, weryfikuje ich osiągnięcia dydaktyczne czy osiągnięcia kształcenia. Co ciekawe, około 40% studentów Wydziału Mechanicznego to dziś panie. Jak mówi profesor Papacz, płeć piękna nie tylko świetnie sobie radzi w świecie mechaniki, ale też jest dokładniejsza w swoich działaniach. Jedną z licealistek, która rozważa studiowanie na zielonogórskiej mechanice, jest Jagoda. Wydaje mi się, że właśnie fajne jest to, że są pokazywane, oglądają te zajęcia. Możemy już zobaczyć wykładowców, czy odpowiada nam na przykład sposób, w jaki to przedstawiają. I właśnie takie dni otwarte, które są organizowane, myślę, że bardzo pomagają. Według inżyniera Zdzisława Wałęgi z Instytutu Inżynierii Mechanicznej nauki mechaniczne są podstawą przemysłu. Jakie zatem predyspozycje muszą mieć przyszli studenci? Musi wiedzieć, czego chce. W miarę ambitny i mieć wyobraźnię nad tym, co projektuje, robi. Przypomnijmy, że kształcenie na Wydziale Mechanicznym odbywa się w tej chwili na 4 kierunkach. Mowa tutaj o mechanice i budowie maszyn, inżynierii produkcji, bezpieczeństwie oraz higienie pracy i inżynierii biomedycznej. 4 dni, każdy jeden, dobrze? Co my tutaj robimy?